Dorota Dusik ze Szkoły Płodności Dzieci z Natury. Witam serdecznie w programie z cyklu Płodność, Świadome Rodzicielstwo, Kobiecość i nie tylko. Program realizowany jest w ramach Strefy Wolnej Prasy. A ze mną w dniu dzisiejszym gość specjalny, ksiądz Jarosław Szymczak z Fundacji Pomoc Rodzinie. Ksiądz zajmuje się właśnie relacjami. Witam serdecznie. Witam, szczęść Boże. Witam Państwa. Proszę księdza, czemu w życiu wpadł na relacje? Natura ludzka nie jest relacyjna. Tak zostaliśmy stworzeni przez Pana Boga, że inaczej niż przez budowanie relacji się jesteśmy w stanie zrealizować. Jest taki cudowny tekst, do którego my chętnie sięgamy, a wcześniej sięgał chętnie do tego tekstu święty Jan Paweł II, który mówi o tym, że człowiek będąc jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego, nie może się w pełni odnaleźć inaczej, jak tylko poprzez dar z siebie. No, a dar z siebie to jest już jest nawiązanie relacji. Pan Bóg jest relacyjny, to jest Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, to jest Trójca Przenajświętsza. I też tak nas do życia powołał, czyniąc nas mężczyzną i kobietą, na początku też stanowiąc małżeństwo. Więc w sposób naturalny jesteśmy relacyjni. Trudno się nie zajmować relacjami, skoro one są tak kluczowe dla nas, dla naszej tożsamości. Tak, podstawa funkcjonowania każdego człowieka to właśnie relacje. Od relacji, od jakości relacji zależy jakość życia jednostki, potem rodziny i całego społeczeństwa. Dobra. Proszę księdza, zacytuję księdza słowa. Kiedy odkrywamy prawdę o sobie, swoją prawdziwą tożsamość, zaczynamy rodzić różne owoce i nowe pokłady łagodności, szacunek dla innych, różne sposoby na to, żeby dać z siebie. Zaczynamy postrzegać czas w innej perspektywie, inaczej słuchamy. Jedna tożsamość i wiele owoców. Jak do tego doszło, że takie piękne słowa pojawiły się, jak zapewne to również jest i świadectwo życia księdza? Tak. Uderzyło mnie w którymś momencie, uczestnicząc w różnych konferencjach, spotykając się z różnymi ludźmi, że to jest zupełnie zrozumiałe, że ludzie się dzisiaj bardzo chętnie przedstawiają, czy jakby naturalne jest to, że się tak przedstawiają, to jest mówiąc o tym, co robią, mówiąc o swoim stanowisku, pozycji. Tak. Wystąpi przed Państwem wybitny menadżer albo genialny handlowiec i ludzie o sobie mówią, tak, jestem lekarzem, jestem menadżerem, ale też jestem taksówkarzem, czy jestem mechanikiem. Ludzie mówią o sobie, kim są, mówiąc o tym, co robią. Tak. I uderzyło mnie, że czasem, kiedy trzeba też coś dodać, to mówią, nie, mam żonę oczywiście, tak. Mam żonę, mam męża, mam dzieci. Aha. Tylko, że w tym kluczu jest też, to mamy ładny domek na Mazurach i jeszcze można tak, mamy dobry samochód i mamy psa. I zaraz nagle tożsamość to jest ja jestem, to jest stanowisko pracy, zawód wykonywany. Tak. A mam jakieś tam zasoby, gdzieś tam w tym jest żona, czy mąż, czy dzieci. Tu jestem, tam mam. I wydawało mi się, że to świat zbudowany w oparciu o taką tożsamość, tożsamość opartą na zawodzie. Ja doskonale sobie zdaję sprawę, że to jest coś, co mówi o mnie, tak? Żeby osiągnąć takie stanowisko, musiałem ukończyć odpowiednie studia. Prawdopodobnie byłem świetny, zatrudniony w wielu miejscach, że nabrałem takiego doświadczenia, że teraz to potrafię wykonywać. Firma, która mnie zatrudniła i dała mi takie stanowisko, musiała rozpoznać te wszystkie rzeczy, więc ja naturalnie pokazuję jako taką tarczę, okej, to jest to, co ja potrafię. Ale to nie jest do końca to, kim ja jestem. Zdecydowanie wolałbym świat, bym się w tym świecie czuł zdecydowanie bezpiecznie, myśląc o przyszłości ludzkości. Gdyby zamiast tego jestem menadżerem czy jakiś tamkolwiek inny zawód, wprowadzić jestem mężem, jestem żoną. Pracuję dla takiej firmy, na takim stanowisku, wykonuję taką i taką pracę, ale tożsamość ma decydujące znaczenie, w jaki sposób będziemy postrzegać. Bo jeżeli ja jestem pracownikiem i to jest moja tożsamość,
No to do domu wracam jako do miejsca, gdzie się idzie odpocząć. Oczywiście mam te swoje zasoby, które też mam świadomość, że trzeba o nich dbać. Ale skoro przynoszę pieniądze, tak, i skoro nie organizuję dobre wakacje, i skoro dzieci mają dobre szkoły, i skoro żona ma też jakieś tam duże poczucie bezpieczeństwa finansowego, no to ja zrobiłem wszystko, co jako mężczyzna, to odpowiedzialny powinienem uczynić. I to nie ma wtedy tego budowania całej swojej tożsamości w oparciu o ostateczną kartę osoby. Nikt nie żałuje, że pod koniec swojego życia, że za mało czasu spędza w bierze. A czego żałują ludzie? Żałują braku relacji. Że zostawiła mnie żona, z dziećmi się nie mogę dogadać. Pamiętam to jeszcze wiele, wiele lat temu, kiedy pracowałem z bardziej jeżdżąc do, tak, my to nazywamy ogniska świętej rodziny. Są takie miejsca w Polsce, do których my jeździmy ze stałą formacją. Msza święta, konferencja, akcja rozpowiedzi. Pamiętam górnika, bo to było wtedy na Śląsku, który powiedział, że to, co stracił, to stracił dzieci. Jak już w którymś momencie się obudził i chciał nawiązać relacje ze swoimi dziećmi, potrzeby, najmłodszego, który jeszcze był w domu, 16-latka czy 17-latka. Nie chciał coś tam do niego zagadać, chciał się na coś umówić, na wspólne wyjście, a on tak spojrzał, mówił, tato, halo, co ty jesteś tam? Nic nas nie łączy, tak, czego to do mnie chcesz. No i wtedy sobie uświadomił, że przecież on to wszystko dla dzieci robi. To, że pracował tak ciężko, to było dla nich, żeby one miały dobrą przyszłość, żeby miały inny start życiowy. Tylko zapomniał, że pieniądze to nie wszystko. Bardzo często spotyka się, przynajmniej tak jak ja słyszę od ludzi, spotyka się właśnie taką sytuację w rodzinie, że wszyscy mieszkają razem pod jednym dachem i na tym się kończy. Że to jest w zasadzie obecne w większości z tych, co ja słyszałam, tak? To takie sytuacje właśnie są dosyć częste, że brakuje tej rozmowy, tego wzajemnych spotkań, tych wspólnych rozmów, miłości, tego ciepła. No właśnie. Więc skoro tego brakuje, to co zrobić, żeby no właśnie, żeby ta relacja mimo wszystko była w tej rodzinie, żeby ta miłość była, żeby na pierwszym miejscu właśnie była no najpierw jednostka, czyli od jednostki trzeba zacząć, tak? Czy od samego siebie. Czyli jakie ja mam relacje z sobą, tak? Potem przełożyć to na relacje z mężem, z dziećmi, czy też odwrotnie, mąż z żoną, tak? Ale jak do tego doprowadzić, żeby te relacje rzeczywiście były takie spójne i takie ścisłe i takie miłe i przyjemne, żeby się chciało wracać do tego domu, gdzie jest właśnie mój uśmiech, gdzie jest pogoda, gdzie ja w tym domu przychodzę i odpoczywam, bo się dobrze w nim czuję. Pamięta pani redaktor, pamiętacie państwo, jak się zaczęła wasze relacje. My to nazywamy takim bardzo prostym słowem chodzili ze sobą. Tak? To chodzenie ze sobą to jest taki ważny etap, kiedy się ludzie poznają. James Dobson w jednej ze swoich książek opisuje taki szereg etapów, które trzeba przejść, żeby zbudować naprawdę taką piękną, głęboką relację. Mówi, że zwykle to się zaczyna od okociału. I gdzieś tam zobaczyłam kogoś, tak? Podoba mi się tam jakaś osoba. Aha. Potem następnym etapem jest oko-oko. Jak się jakoś tam spotkaliśmy wzrokiem, tak? Zwykle uciekamy od siebie, no bo to tak nikt nas sobie nie przedstawił, więc tak nikomu w oczy nie wpatruje, jak nie ma takiego kontekstu, że się ludzie znają. No ale potem ona sprawdza, czy na nią patrzy, no to dobrze, tak, on patrzy na nią, czy ona na niego spojrzała, czyli coś jest, no i potem jest trzeci etap, to jest głos. Mhm. To jest etap, który jest jednym z najważniejszych w tej relacji, bo na tym etapie głos dochodzi do podjęcia decyzji, czy idziemy dalej, czy nie. Aha. Bo musimy się poznać. Tak. I tutaj kluczowym czynnikiem jest czas. Musimy mieć dużo czasu na to, żeby się dobrze poznać. Usłyszeć o swoich światach, usłyszeć swoje historie, usłyszeć o swoich wartościach, usłyszeć o tym, kim jesteśmy, o tym, co jest dla nas ważne. Dzisiaj ten etap jest strasznie redukowany, ale natychmiast jest przejście do następnego etapu, którym
następnym etapem jest ręka ręka. I to jest rzeczywiście bardzo ważne. Jeszcze do tego ręka ręka, do tego etapu dojdziemy, to pytanie następujące jest odnośnie właśnie tego głosu. Wspólne wartości tutaj gwarantują to, że rzeczywiście my do siebie się zbliżymy, my są razem. Czy coś jeszcze jest takiego bardzo ważnego, co rzeczywiście pozwoli przejść do kolejnego etapu? Tutaj, tak jak pani nazwała, wspólne wartości. Z tym, że ich się nie poznaje poprzez to, że zaczynamy rozmawiać na trzecie rano o swoich wartościach. Mhm. Ale jest to takie poznawanie poprzez świat, który jest dla mnie ważny. Tak? Idziemy do kina i wychodząc z tego kina omawiamy, tak? Komentujemy sobie. W ten sposób się okazuje, że oboje jesteśmy zniesmaczeni, no bo tutaj bohaterowie popełnili zdradę małżeństwa. Tak? Mhm. To jest dla mnie do przyjęcia. Tak? W ten sposób się poznaje. Tak? Czy też idą gdzieś tam, na przykład ona spotyka swoją koleżankę, starszą od niej, która już jest od kilku lat w małżeństwie, tak? I jest z czwartym dzieckiem przy nadziei. Tak? Mhm. Trójka z nią i czwarte widać, że już jest zaawansowana ciąża. No i jego reakcja, ale fajna rodzinka, tak? Czy też jego reakcja, bo Boże, co za dzieciorobę, tak? No to więc to się jakoś tak widać, ale to się nie stanie, jeśli my nie stworzymy jakichś tam wielu kontekstów, w których się możemy spotkać, porozmawiać. Tak? Dzisiaj skraca się ścieżka, tak? Natychmiast idziemy w kierunku już do jak najszybciej podjęcia jakiejś tam intymności, a ten głos jest kluczowy, tak? Dlatego, że dzisiaj, jeśli mielibyśmy zadać sobie pytanie, co jest najważniejsze dla relacji, no to powiedzielibyśmy prawdopodobnie czas, który spędzamy razem. Ta relacja, jeśli nie będziemy wspólnie spędzać tego czasu, choćby kilka minut dziennie, tak, no to wydaje się jakby normalnie wracamy do domu, tak, i już jesteśmy razem. Nie do końca jesteśmy razem, tak, bo nie, żona coś robi, mąż coś tam jeszcze kończy, u siebie tam jeszcze jakąś pracę, usiądziemy do kolacji, w czasie której oglądamy wiadomości, I jesteśmy obok siebie, ale żeby być to razem, to trzeba być w czymś razem. Ale rozmowa razem to raczej to jest jakiego typu rozmowa razem? Czy to jest bardziej rozmawianie o wyzwaniach dnia codziennego, czy bardziej o zupełnie innych aspektach? Co to jest właśnie no tak, to jest bo teraz tak, bycie razem, kłócąc się, to też jest bycie razem. Bycie razem i przytulając się, to też jest bycie razem. Więc jak, no właśnie, jak to z tym byciem razem? Na szczęście to odpowiedzi są dosyć takie same się narzucające, że kłócenie się to nie jest to. No niestety my czasem ulegamy takim pozorowi, że wydaje nam się, że my ciągle rozmawiamy, jesteśmy na bieżąco ze sobą. Tak, tylko że najczęściej te rozmowy to jest logistyka. To jest zarządzanie zasobami ludzkimi. Ty odbierzesz młodego, zabierzesz do szkoły, ja potem go zawiozę na następne zajęcia, w międzyczasie trzeba coś sprawni. Tu jeszcze drugie dziecko trzeba zawieźć na inne zajęcia, albo już jest tak usamodzielnione, że teraz już jak schodzi z nas ten ciężar transportowania. W Warszawie no to przecież najczęściej mamy, to jest przedsiębiorstwo samochodowe, tak? Zawieźć jedno dziecko na zajęcia, drugie, czasem może odwozi, że ono odbiera. No przy trójce czy czwórce dzieci, jeszcze w szkołach, to jest po prostu jeżdżenie. I teraz wchodzimy w taki pozór, że przecież rozmawiamy, tak? No, my najczęściej załatwiamy sprawy. Ustalamy pewne rzeczy, tak? Czy planujemy wspólne wydarzenia, tak? Ale tak, żebyśmy mieli tak czas dla siebie, tak? Żeby sobie coś opowiedzieć o sobie, no to nie, najczęściej się licytujemy, kto miał gorszy dzień, tak? No właśnie. I wtedy... To już dobrze mi nastraja do relacji i do czegoś głębszego, do większej takiego podchodzenia no, z poziomu powiedzmy serducha, tak? Bo tu najważniejszą rzeczą jest, żeby zamiast do tego, tego nie zrobiłaś, tamtego nie zrobiłeś, wyjść do tej relacji z takim podejściem, że fajnie, że jesteś. I po prostu nawet puściliśmy, nawet nie musimy o niczym sobie rozmawiać, tylko wystarczy to, żebyś był, tak? Żebyśmy mogli sobie posiedzieć, pouśmiechać się, podotykać. Jest bardzo ciekawa książka Gary Chapman. Aha. Napisał książkę o różnych językach, którymi rozmawiamy. Bardzo w dużym skrócie, tak? Książka
jakby wychodzi z założenia, że mimo to, że rozmawiamy w swoim własnym ojczystym języku, że używamy różnych języków miłości. I taki, powiedzmy, najkrótszy przykład, kobieta się żali, mój mąż, mój mąż nie kupuje mi żadnych prezentów. Jedyne prezenty, jakie od niego otrzymuję, to jest, nie wiem, mikser, albo zestaw sztuczców, albo odkurzacz, ale ja bym tak chciała, żebym coś takiego osobistego, coś przyjął, taki kwiatek tam. Druga mówi, no mój, co prawda obsypuje mnie prezentami, ale w domu mi w ogóle nie pomaga. Wszystko jest na mojej głowie. Ja, jak czegoś nie zrobię, to po prostu nie będzie. Tak? On uważa, że jego to jest tylko praca i w domu nic nie pomoże. I mi się tak marzy, żebyśmy tak, nie, razem stanęli w kuchni i trochę posprzątali po kolacji. Tak? Żebyśmy razem coś ugotowali, ale to się w ogóle nie dzieje. Trzecia mówi, no tak, mój obsypuje mnie prezentami, pomaga mi w kuchni, ale on mnie w życiu w ogóle jakoś tam nie dotyka. Ja nie mam takiego wrażenia, żeby jak chcę go złapać za rękę, to się tam potrzeba mi co robić. I tak zawsze chodzimy osobno. Oczywiście tak, my jesteśmy małżeństwem, tak, no, przytulamy się, ale nie ma czegoś takiego, żeby on tak jakoś sam chciał usiąść przy mnie, objąć mnie. Tak, to zawsze jest jakoś, ja muszę wychodzić za tym. Czwarta mówi, no, mój obsypuje prezentami, pomaga mi w kuchni, tak chodzimy często za rękę, ale mi w ogóle nie mówi, że mnie kocha. A mi tak powiedz mi, że mnie kocha, nie wiem, co ci chodzi, przecież cię kocha. Tak. No ale powiedz mi, ja tak lubię tego słyszeć. A ja mówię ci już. A piąta mówi, no tak, mój obsypuje prezentami, pomaga mi w domu, chodzimy za rękę, codziennie mówi, że mnie kocha, natomiast w ogóle nie spędzamy czasu ze sobą. On jest ciągle wciąż. Albo ogląda, albo siedzi w komputerze, albo ogląda telewizję. I ja mówię, posiedź ze mną, tak? Po prostu pomagaj trochę czasu ze mną, tak? No nie musimy nic robić, tak? Ale żebyś posiedział przy mnie, żebyś widział, bo czego ta kobieta chcesz. I oczywiście te różne języki miłości, tak jak widzimy na tych przykładach pięciu, tak? Każda osoba może mieć swój trochę własny język miłości, jakoś bardziej poznaje, że kocham, jak ktoś pomaga mi. A dla kogoś o wiele ważniejsze jest to, żeby mówił, tak? Mów mi o tym, że mnie kochasz. Według mnie najlepiej mieć wszystkie pięć języków wszystkie nie się posługiwać. Ale wydaje mi się, że gdy chodzi o kobiety, to kobiety się najbardziej skarżą na brak czasu spędzanego wspólnie. I to jakościowo tutaj, tak? No bo będzie różnica pomiędzy obejrzeniem tego samego programu publicystycznego, czy tego samego filmu razem, tak? A zupełnie inna jakoś będzie, gdybyśmy na tym samym czasie poszli na spacer. Albo na łódkę. Albo na łódkę, tak? Cokolwiek, ale tak, być ze sobą tylko, tak? Tak. Czy oglądanie przez półtorej godziny filmu, a pójście na spacer na półtorej godziny, to są zupełnie dwie rzeczy. Jest przez półtorej godziny. Poza tym, że to jest jeszcze ułam natury. Tak. Oczywiście tutaj mamy tysiące wymówek, że dzieci małe, albo że pogoda nie taka, albo że zmęczony. No ale to zawsze będą wymówki. Tak? Jeżeli w nas już to pragnienie zaginęło, to się będziemy usprawiedliwiać. W związku z tym też no, najlepsza rada to jest pilnować tych rzeczy od samego początku. Tworzyć rytuały. My wierzymy w to głęboko, że relacja to nie jest coś, co jest nie ma, tylko to jest coś, czego się także można uczyć nieustannie. Że wiedząc, znając zasady, można relacje pielęgnować. I że to jest tak jak wiele innych rzeczy w życiu. Tak? Każda nowa rzecz nas kosztuje. Kiedyś się mówiło, że jak chcemy przebiec maraton, powiedzmy, tak? Albo jakiś opanować jakiś nowy nawyk, typu właśnie, że biegam, no to trzeba 28 dni. I te 28 dni to jest takie wystarczające, żeby się w nas jakieś tam. Już to nam przychodzi łatwo. Średnio 28. No właśnie, to średnio się, właśnie, tak to jest średnie, ale okazuje się, że w zależności od tego, jak to jest, to może być jeszcze gorzej, że to może wymagać jeszcze więcej czasu, jeszcze więcej dni. Dobrze, ale... Może być nawet kilkadziesiąt dni, tak? No, 90. Tak. Ale zaczął ksiądz mówić o tym kolejnym etapie, rączka. Tak, i ten... Właśnie szybko przechodzimy do tego etapu, bo to jest już taki bardzo wyraźny sygnał, on jest mój. Ona jest moja. Aha. To już jest pokazanie się całemu światu, że jesteśmy parą.
W związku z tym dziewczyna już chce pokazać tak, że nie jest sama, tak, że ma chłopaka już z tego innego i tak, i to jest, on jest mój, bo idzie w żarty. Ale rzeczywiście mówienie, on jest mój, to jest celowe? No to się mówi, to się mówi, ogłasza. Ale czy rzeczywiście jakby to jest ten kierunek, że on jest mój, tak? Nie jest jakby traktowanie jako własne, że on jest mój? No w tym sensie, że jest to w relacji, tak? Aha. To jest jakby pokazanie, że to jest mój chłopak, to jest moja dziewczyna. Tak się kiedyś przedstawiała, tak? Mój chłopak, moja dziewczyna, nie wiem, jak to dzisiaj mówi, ale z danych lat pamiętam, że tak się też powiadało, i chłopak, i dziewczyna. Tak? Przepraszam za chęćny język. Tak się kiedyś mówiło, nie wiem, jak dzisiaj mówię. Dzisiaj się mówi partner, tak? Na szczęście nie wiem. Często. Inaczej, tak, nie mąż, żona. Więc to jest taki też bardzo ważny moment, bo to jest moment upublicznienia naszej relacji. Tak? Do tej pory, jak tam widać dziewczyny, chłopaka, jak idą, no to mogą być znajomi, mogą to być koledzy ze szkoły, może to być cokolwiek innego, ale to jest zupełnie inna sytuacja. Tak? A tutaj mamy do czynienia z takim już, jak idą za rękę, to już widzimy, że to jest dziewczyna i chłopak, tak? Że to już jest para. Oni już też w ten sposób komunikują. Więc oczywiście też jest ważne, dlatego że jednocześnie też w ten sposób pozwalamy innym ocenić nas, no bo jeżeli znamy tego chłopaka i to jest porządny chłopak, to opinia o tej dziewczynie będzie, to musi być porządna dziewczyna, skoro on z nią chodzi. Jeżeli znamy dziewczynę i to jest porządna dziewczyna, to nie znając chłopca, pomyślimy sobie, to musi być porządny chłopiec, bo to jest bardzo dobra dziewczyna. Ale też może być odwrotnie, tak? Jeżeli któryś z nich nie ma najlepszej opinii, no to z drugiej strony powiedzą sobie, no. Biedna dziewczyna, bo biedny chłopak. Czyli znowu ta opinia. Tak. Nie liczy się, powiedzmy, człowiek jako całość, tylko to, jak go ludzie spostrzegają. No ale to jest ten moment, tak właśnie upublicznienie naszej relacji. I to jest, że jeśli chcemy naprawdę pokazać światu, tak, z kim jestem, no to trzeba tę osobę dobrze poznać. I stąd też ten wielki apel o to, żeby tego etapu głos poznawania siebie, żeby go jednak nie skracać. Chodzimy wtedy ze sobą na różne imprezy, tak, potańczyć, idziemy do kina, idziemy do teatru, tak, nie wiem, czy dzisiaj jeszcze się chodzi do teatru, słuchamy się dziewczyny, ale chodzimy na różne imprezy, tak, ale w tych wszystkich kontekstach poznajemy różnych ludzi, jednocześnie też poznajemy siebie. Tak, widzimy, jak on się zachowuje, jak ona się zachowuje, kiedy jest więcej ludzi, tak, widzimy, co jest dla niego takim ważnym, taki atraktory ważne z drugiej strony. I dzięki temu się poznajemy, no i widzimy, tak, to jest człowiek, którym ja chcę spędzić życie. Czyli to, co kiedyś, dawno, dawno temu było, że no właśnie, chłopak spotykał się z dziewczyną, powiedzmy, było aranżowane spotkanie chłopaka z dziewczyną, oni siedzieli sobie, pomiędzy nimi jakaś, powiedzmy, ciotka siedziała i nadzorowała ich relacje. Dopiero potem, jak na chwilę sobie, powiedzmy, gdzieś wyszła, oni mieli chwilę dla siebie, to mogli być ze sobą razem wspólnie, jakby rozwijać dalszą komunikację bez obecności tak zwanej ciotki. Była jak najbardziej pożądana. Znaczy tak, chociaż założyliśmy to już sobie tam przeszłość, ale ważne było też to, że się rodziny znały. To było wiadomo, z jakiej on jest rodziny, z jakiej ona jest rodziny. I to także pomagało, bo to jest też świadomość, że się wchodzi w pewną tradycję, pewną ciągłość. Dzisiaj tej ciągłości, tej tradycji teraz jest mniej. Tak, nie obrażamy się na te nowe czasy, no bo czasy się zmieniają. To też trochę postępu idziemy. Pytanie w postępu, tak? Ale idziemy na pewno, uświadamiając sobie, że dziś jest zupełnie inne niż nasze dziś i jeszcze inne jest, gdy chodzi o naszych rodziców, ale to, że się tak dzisiaj pewne rzeczy skraca, tak, że dzisiaj ludzie się poznają raczej w wirtualnej przestrzeni, a potem dopiero przychodzą do realu. To także dotyczy rzeczywistości naszej ewangelizacyjnej. Tak? Dzisiaj człowieka, żeby ściągnąć go na spotkanie w realu, to trzeba go spotkać gdzieś najpierw w tej przestrzeni, której on jest na co dzień, czyli jest w tej przestrzeni wirtualnej. I tu jest oczywiście cały trud, żeby w tej przestrzeni wirtualnej tak istnieć, jednocześnie też i ciągle ściągać do realu. Trudno randkować ze sobą przez cały czas na fejsie, tak, i się nie spotkać. Ale się tam spotkają, tak? Spotkają się najpierw w wirtualnej rzeczywistości, na jakichś portalach albo randkowych, albo na fejsie, albo na jakiejkolwiek innej platformie, która pozwala się ludziom spotkać dzisiaj, bo tam są, bo tam bywają. Ale jeśli nie przejdą do realu, to nic nie zbudują. I stąd też trzeba tych ludzi od nowa uczyć tej rzeczywistości realnej, co jest w realu ważne, żeby
zbudować dobrą relację. No bo możemy mieć co chwilę mieć nowe polubienia, jesteśmy fajni, atrakcyjni. To nie o to chodzi, prawda? Przecież wystarczy wejść do autobusu i relacyjnie ulega na komórce. A tu chodzi właśnie o tą rzeczywistość, gdzie rzeczywiście twoje ludzie się spotyka i ma z sobą kontakt. Wtedy czuje się, odbiera się wzajemnie. Nasze najbliższe lotnisko Modlin, w sensie lokalizacyjnym, to czasem nasi goście przyjeżdżają na Modlin, wiedząc, że nam jest łatwiej ich odebrać. Więc bywają stosunkowo często tam, widzę, w poczekalniach, mama, tata, dzieci, każde ze swoim, albo z tabletem, albo z komórką. I tam siedzą razem, czekają na ten sam samolot, ale między nimi już nic nie ma. Czyli znowu wracamy do tego punktu wyjścia, który na początku było, że jest dom, jest dach i pustka. My wierzymy w to głęboko, że można to zmieniać. Także nie musimy się do końca na to zgodzić, że to jest dobry kierunek rozwoju. Także nawet w tych rzeczywistościach tak obecnych, gdzie media są tak obecne, że ciągle tam jest jeszcze przestrzeń na to, że coś można zrobić. Taka kolacja, tak? Która jeśli się ją dobrze przeżyje, to może być fajnym miejscem spotkania. Tak? Oczywiście dzisiejszy młody człowiek powie, dlaczego mam jeść wtedy, kiedy nie jestem głodny, tak? Bo zjadłem godzinę temu, bo byłem głodny, teraz jestem głodny, dlaczego mam siadać? No ale to jest oczywiście rola rodziców, żeby pewne rzeczy jednak mogli dobrze prowadzić od samego początku, że kolacja to jest moment, gdzie wszyscy przychodzimy, tak? I nikt z nas nie zabiera komórki, łącznie z tatą, który... Czas dla rodziny. Tak. Czy jest jeszcze kolejny etap poza tą rączką? No tak, potem on idzie w kierunku coraz większej intymności, czyli następnym etapem będzie ręka, ramię, kiedy się w tą osobę jakoś tak bardziej przytulony. Potem jest jeszcze bardziej większy sposób, jak przeżywać jeszcze większa głębia intymności, to jest ręka biodro, tak? Kiedy w ten sposób się dotykają. Potem ciekawie, jak pytałem się czasem moich studentów, co jest następne, to oni chcieli już przejść do całowania, ale jeszcze jest intymniejszy gest przed całowaniem, to jest ręka włosów. Aha. I czasem, oczywiście jak jadę samochodem, to oczywiście lubię widzieć przed sobą, jak jedzie samochód, żona siedzi obok i dotyka głowy męża i tak się trochę bawi jego włosami. Wydaje mi się też taki bardzo piękny gest, który mówi o tym, że między nimi jest rzeczywiście dużo ciepła, że ten poziom intymności, który jest komunikowany w taki sposób, który jest ciągle jeszcze możliwy do zakomunikowania publicznie, ale jest taki właśnie piękny głos. Potem jest dopiero właśnie twarz, tak, w którym jest także mieści się pocałunek. Pozostałe etapy są już po ślubie, ale jeśli się te wszystkie rzeczy przechodzi, a także każdego dnia, tak, jest to spojrzenie z podziwem na ciało mojego męża czy mojej żony, jeżeli jest to spojrzenie sobie w oczy, jeżeli jest ten głos, tak, porozmawianie ze sobą, przekazanie sobie takich rzeczy miłych, ciepłych, tak, znalezienie chociaż chwili dla siebie. I potem się te wszystkie rzeczy, to też ta intymność małżeńska w nocy będzie miała zupełnie inny charakter niż przeskoczenie, jakby tylko zapomnieliśmy o tych wszystkich etapach wstępnych, tylko nocno, to teraz nasz akt małżeński, tak, no bo coś gdzieś po drodze zgubiliśmy. No dobrze, a co w sytuacji, kiedy bo ludzie przez całe życie mogą oczywiście wzrastać, mogą poznawać siebie same. Na przykład jedno z małżonków, powiedzmy, wzrasta, a drugie stoi w miejscu. No i w którym momencie zabrakło tego języka wspólnego? Co w takiej sytuacji? Między innymi na takie sytuacje myśmy stworzyli nasz program Ja plus Ty równa się My. To jest taki program, w którym zapraszamy małżonków, też jakby niezależnie od stanu ich relacji. Mogą to być bardzo młode małżeństwa, najmłodsze małżeństwo, które było na naszym programie, miało tydzień czasu. Słuchajcie, za wcześnie. Nie, my chcemy już wiedzieć, jak to trzeba dobrze układać, zabezpieczyć się tak, żeby nie popełnić potrzebnych błędów. Rzeczywiście są bardzo pięknie rozwijające się małżeństwa, już dużo starsze. A najstarsze małżeństwo, które było na naszym programie, miało 59 lat wspólnego życia. Tak, i też było urocze, jak ona potem na koniec powiedziała. Z tyle nowych rzeczy, które myśmy poznali, musimy to szybko zacząć praktykować. No dobrze, a tak w jednym zdaniu albo w kilku zdaniach. Co w sytuacji, kiedy rzeczywiście jedno stoi, drugie wzrasta?
Brakuje między nimi porozumienia. Trzeba szukać dobra wspólnego, tej przestrzeni wspólnej, która ich połączyła. Coś spowodowało, że się spotkali, tak? Czy to było, nie wiem, lubimy oglądać filmy, czy też lubimy jeździć na rowerze, czy lubimy, nie wiem, grać w tą samą grę, czy też nie wiem, szeroko rozumiana działalność, aktywność outdoorowa, czy działalność społeczna, czy nie wiem, spotkaliśmy się na wolontariacie, bo byliśmy w schronisku dla psów bezdomnych, tak? Mhm. Czy też spotkaliśmy się robiąc jakiś duży projekt w szkole i różne szkoły się spotkały, tak, bo mieliśmy jakieś pasje. Wrócili do swoich pasji, wrócili do tego, co nas łączyło. Co spowodowało, że to było to pierwsze. Jej, ty masz tak samo, tak? To pierwsze, że zwracamy uwagę w relacji, to jest szukamy podobieństw. Dopiero potem, jak relacja trochę dojrzewa, staje się dojrzalsza, ludzie coraz więcej widzą, to zaczyna nas zachwycać, że można inaczej też, tak? I na początku to jest, najpierw sprawdzamy, że tak, ja też to samo lubię, ten sam rodzaj muzyki, te same filmy, to samo to, tak dalej. Tak. Widzimy, że mamy podobny świat. Dopiero jak mamy ten podobny świat zbudowany, zaczynamy szukać też jakiejś tam odrębności. Ale więc wracamy do tego, co jest. No, według mnie, zależy od tego, na jakim etapie to odseparowanie od siebie nastąpiło, ale nieprzypadkowo. Zaczyna się nasza relacja, od czego zaczęliśmy też, ja zacząłem tak mówić, z odchodzenia. To jest, nawet jak relacja gdzieś tam jest, już jakoś tam gdzieś zaniedbana, można wrócić do chodzenia. Czyli po kolejne etapy. Chodzić ze sobą na spacery. Jeśli oczywiście te dwie osoby chcą tego. No więc... To jest warunek, bo różnie bywa z mężczyznami. No tak, jeden z panów powiedział, że on nie znosi chodzić. Nagle ustaliliśmy, że dla niego nie będzie problemu, jeżeli się wybiorą razem na zakupy i zamiast jechać samochodem, to przejdą jakiś tam kawałek. Mm-hmm. Czyli można powiedzieć, ludzie zakładają rodzinę, powiedzmy, spotykają się, bo się spotkali. Często jest tak, że nie ma jakichś tam tych wspólnych, jakichś specjalnie dróg, które ich połączą. Po prostu im się spodobała, no i postanowili być ze sobą razem. Tak po prostu. I w którymś momencie zaczyna się to sypać. W którymś momencie brakuje tego czegoś wspólnego, co ich łączy. No i kobieta dochodzi do wniosku, albo mężczyzna, obojętnie, no to zróbmy sobie dziecko. Zrobimy dziecko, albo ja zaciążę, tak? I w ten sposób go przytrzymam, albo on z kolei. Ja ją zapłodnię, tak też mówią, i ją przytrzymam przy sobie. Czy jest to, jak z takiej sytuacji wybrnąć? No są to sytuacje dramatyczne, bo to jest zaproszenie w życie dwojga niedojrzałych ludzi, dziecka, które oczekuje, że będzie miało odpowiedzialnych, dojrzałych rodziców. Mhm. Ja rozumiem, że takie rzeczy ciągle mają miejsce i stąd też jest nasza główna rola. To jest ciągle tłumaczenie, pokazywanie. Tak? Wasza rola też medialna, tak, to jest ogromnie ważne. Żeby pokazywać, że można inaczej, tak? Budować zupełnie inny styl. No. My mamy pewne narzędzia w Kościele do dyspozycji pod tytułem, jaki może. Zanim się staną małżonkami, to muszą uczestniczyć w cyklu spotkań, tak zwanego kursu przedmałżeńskiego, tak? W czasie którego można wiele rzeczy im pokazać, uświadomić. Mhm. To zwykle tacy ludzie do nas nie trafiają, bo już się pozbawili zwykle czegoś, jakiejś większej, żywszej relacji z Panem Bogiem, Kościół gdzieś tam stoi z boku. Czy jeszcze być świadomym, żeby trafić na takie... No przynajmniej jedną ze stron, tak? Mhm. Kiedy no, chcemy zawrzeć związek małżeński, no to mamy wiele na naszych kursach, na narzeczonych, które my organizujemy u nas w naszym środowisku. Mamy wiele małżeństw, które się zdecydowały wyjść z kohabitacji i stać się małżeństwem sakramentalnym. Mamy też małżeństwa, które przychodzą, znaczy związki cywilne, które przychodzą już jako rodzice, ale stwierdzili, że jednak chcą stać się małżeństwem sakramentalnym. Czyli można powiedzieć pokrótce, że zanim rozpoczniesz podróż powiększenia rodziny, zanim zaprosisz nowego człowieka,
do swojego życia, zanim pocznie się to dziecko, uporządkuj relacje z sobą i z małżonkiem. Bo tylko w takich realiach jesteś w stanie rzeczywiście stworzyć porządny fundament rodziny. Rodziny, w której rzeczywiście będzie królowała, będzie królowało ciepło, miłość. A myślę, że najważniejszą rzeczą w życiu każdego człowieka jest właśnie to ognisko domowe, gdzie ma się czuć dobrze, gdzie kobieta czuje się doceniona, gdzie czuje się kochana, po prostu się czuje kochana. Ale i mężczyzna czuje się też dobrze w takiej relacji. Czyli czuje się szanowany. Czyli czuje się szanowany. Tak, niestety no, nie można być dobrą mamą, jeśli się nie jest wcześniej kochaną żoną. Nie można być dobrym tatą, jeśli nie jest się kochanym mężem. I dziecko będzie, no niestety tak, na dziecko zostaną przerzucone uczucia. Będzie walka o dziecko, które kogo bardziej kochać, tylko się trzymał u siebie, tak? No bo mama się boi. Mama się boi tego, że stanie ostatecznie sama, bo mąż jest cały czas w pracy, ma swój świat. I tak. Czyli lęk i strach. Więc to dziecko będzie punktem przetargowym, będzie walką o dziecko. A to dziecko, to czego tak naprawdę oczekuje, to tylko być kochane przez oboje rodziców. Też jest, proszę pomyśleć także i o tym, że to dziecko zostało poczęte w najbardziej intymnym akcie, jaki sobie możemy wymyślić. To jest spotkanie mężczyzny i kobiety, no tak intymne, że już bardziej intymne być nie może. Czyli to dziecko, które się poczęło, rodzi się z największej jedności. Kiedy to dziecko nie doświadcza tej jedności, już po urodzeniu, tak? Tata śpi w innym pokoju, albo idzie spać nas do salonu, bo się pokłócili. Kiedy ta synek pyta się, tato, mogę pograć na komputerze? No, czemu się nie pytasz? No, mama mi zadzwoniła. Znowu coś wymyśliła, tak? Może, tylko nic mamie nie. Jeśli dziecko spotyka to, że rodzice są i rozmawiają, jeśli rodzice się kłócą, jeśli rodzice nie mają wspólnej koncepcji dla nas, no to doświadcza totalnego braku jedności. A ono jest owocem ich jedności. W związku z tym to dziecko będzie tak szarpane, nawet nieświadome, on sobie nie uświadamia. Tak? My pracujemy z małżeństwami, czy pracujemy z dziećmi, które są kompletnie rozdarte przez to, że między mamą i tatą nie ma jedności. One nawet tego nie są jeszcze czasem za małe, żeby to umieć nazwać, tak? Ale one zaczynają chorować z powodu braku tej jedności, która... Tak, większość chorób przecież jest tak naprawdę na podstawie, na podłoże właśnie braku miłości. Wtedy dziecko wie, że jak jest chore, to się rodzice nie kłócą. Virginia Satir, jedna z wybitniejszych terapeutek rodzinnych, Amerykanka, do pamięci już pani, ale miała bardzo często, opisując czy diagnozując rodziny, z którymi miała pracować, czy też pracowała, bardzo często, kiedy dziecko było przyprowadzane, bo z dzieckiem są problemy, to opisywała, że dziecko jest oznaczone jako pacjent. Dziecko nie było pacjentem. Tak, to chodzi głównie o rodzica, głównie o matkę. Do 10 roku życia bardzo mocno jest związane dziecko z matką. I teraz tak, jeśli matka nie otrzymuje miłości od swojego męża, to dziecko z automatu nie może otrzymać odpowiedniej i należytej miłości matki. I koło się zamyka. Dlatego tak szalenie ważne, proszę Państwa, tak szalenie ważną sprawą jest, zanim zaprosicie nowego człowieka do swojego życia, uporządkujcie relacje. To jest apel do Was. Proszę, uporządkujcie relacje. Stwórzcie naprawdę porządny fundament. Czyli to się jakoś chyba naturalnie dzieje, bo jeśli między małżonkami się dobrze nie układa, nie są otwarci na życie. Ona by chciała, ale co, sama? Tak, no. Może nawet on by chciał, ale też musi być... Ja pracując z małżeństwami przez przeszło 30 lat też. To już ma czasu, kawał doświadczenia. Ale też widziałem na przykład małżonków, którzy już mówię, o niedługo będą rodzicami, tak? Bo widać, jak kwitła na nowo ich miłość. Jeśli kobieta wie, że jest kochana, to podejmie każdy trud. Jeśli mąż czuje się szanowany przez swoją własną kobietę, przez swoją własną żonę, to on podejmie każdy trud. Natomiast kiedy oboje tego nie otrzymują od siebie nawzajem, to wchodzą w taki stan przetrwalnikowy, tak? Żeby się jakoś się dało żyć. To nie o to chodzi przecież. No nie na tym życiu polega.
wracając do tego, do tych słów pierwotnych, pierwszych na samym początku, które czytałam, cytując księdza. To właśnie o to chodzi. Dokładnie. Można, tak? Więc skoro można, to czemu tego nie zrobić? To się da. Ale oczywiście małżeństwo jest też, ponieważ to nie jest naszego pomysłu, tylko jest pomysłu Pana Boga, to małżeństwo też ma w sobie taką niesamowitą zdolność, że można nawet z popiołu powstać. Wydaje nam się, że wszystko jest zmarnowane. Owszem, może być ciężko, ale jeśli jest jeszcze wola, jeśli jest jeszcze pragnienie, jeśli jest jeszcze jakaś odrobina tęsknoty, to naprawdę z największego trudu można być. To jest małżeństwo stworzone przez Pana Boga, a On pomoże. I pomaga. Czyli zaufaj. Tak. No i rób swoje. I rób swoje, no bez tego się nie da. Bez tego się nie da. I jeszcze tylko wspomnę o jednej, właśnie roli kobiety i roli mężczyzny. Jaka powinna być kobieta? No bo w obecnych czasach troszkę zaciera się ta różnica między kobietą a mężczyzną. Kobieta zbyt mocno weszła w role męskie. Zbyt oddaliła się według mnie od takiej kobiecości, od takiej łagodności, delikatności, od bycia takim ogniskiem, gdzie w zasadzie ona zajmuje się tą bardziej rodziną, a mąż, mężczyzna zajmuje się właśnie bardziej tymi zewnętrznymi rzeczami. Nie wiem co powiedzieć, no bo dzisiaj rzeczywiście nam się to wszystko bardzo pomieszało. Rozumiem kobietę, która jest świetną biznesmenem i świetnie pracuje, podnosi sukcesy. I trudno sobie wyobrazić tak, żeby ona wróciła na pozycję mamy, która siedzi w domu z dziećmi, tak zwane siedzi, tak? Ona nigdy nie siedzi, mama z dziećmi nie siedzi, tylko zasuwa pana do wieczora. Ale że to trudno sobie wyobrazić tak, żeby na to jakoś tam wróciła do roli starej, tak, mamy, która nie pracuje zawodowo, zajmuje się domem, dziećmi, wychowuje tela. Więc tu się sporo zmieniło. Natomiast oczywiście to, co się nie zmieniło, to jest naprawdę nasze naturze. Tylko kobieta może urodzić dziecko. I tylko na niej to dziecko będzie mogło się opierać w tak, pierwszych tygodniach, miesiącach swojego życia. Nawet mówią, że pierwszy rok życia to taki absolutny klucz. Wiadomo, że im dłużej, tym lepiej. Tak, niektórzy mówią, że 3 lata wtedy się tworzą takie najsilniejsze podstawy, które dadzą dziecku całą stabilność na przyszłość. Tak. Nawet nie do 7. Nawet do 7, ale przynajmniej ten rok to jest tak sobie absolutny minimum. Jeśli może sobie pozwolić 3, to niech będzie 3. Jeśli 7, to 7. To już jakby dowolność. No ale potem przychodzi następny, więc się to trochę nie. Ale to jest to, że tej natury nikt nie zastąpi, tak? To jest, i mama jest mama i jeśli ta mama jest kochana przez swojego męża, to podejmie każdy twój. I to samo tak ten mąż, ten mężczyzna, jeśli nie daje kobiecie tego poczucia bezpieczeństwa, które wynika, bez którego ona nie funkcjonuje, tak? Ona musi się czuć bezpieczna. Czuje się bezpieczna kiedy rzeczywiście ta miłość męża do niej ma swoje przejawy, czyli się o nią troszczy, o nią dba. Tak? To jest to, co pani wymieniła, tak? To są te wszystkie rzeczy, które są istotne, tak? To jest atmosfera pełna szacunku, tak? Nie mąż, który nieustannie zmienia swoją żonę na swoją własną wizję, tak, że ona to powinna, tylko mąż, który ją szanuje poprzez także to, że pracuje nad sobą, żeby być lepszym mężem, a nie zmienia żonę, żeby była lepszą dla niego żoną, tak? Bo to jest jakby wejściowo. Pani zwróci uwagę, to też jakoś tak ostatnio przyszło mi do głowy, że gniew w małżeństwie, tak, na męża, tak gniewa się żona czy mąż na żonę, to jest zwykle spowodowane tym, że mamy inną koncepcję swojego męża w głowie, czy inną koncepcję swojej żony i ponieważ nam nie pasuje do tej naszej idealistycznej wizji, no to nas to wkurza. No tak, to nasze emocje, tak, nasze życie. A wtedy, kiedy ja zmienię podejście, że małżeństwo nie polega na tym, że ty masz być dobrą żoną dla mnie, czy ja mam być dobrym, czy ty masz być dobrym mężem dla mnie, tylko ja chcę być najlepszą osobą dla ciebie. Kiedy ja zmieniam siebie, a siebie stale rozwijam tak po to, żeby być lepszym dla ciebie, no to z tego rodzi się szacunek w małżeństwie. Z tego się rodzi nie
kto więcej wyrwie dla siebie, tylko jak jeszcze pięknie mogę być darem siebie dla ciebie, jak jeszcze pięknie mogę cię obdarować. Wtedy naturalną rzeczą jest, że oni chcą się ze sobą spotykać, żeby mieli swoje rytuały, żeby każdego dnia chociaż chcieli chwilę ze sobą pomyśleć, pobyć i poprzybywać, nawet jeśli jest jakoś nieutrudniony. Bardzo często spotykam sytuacje, w której nawet jeśli nie mogą tak ze sobą spędzić dłuższej czasu, to jest choćby to 5 minut. Ja Pana, Ty padasz, ale to jest to nasze musi. Pamiętam książkę chyba Trubisza, który opisywał, że mieli taki swój rytuał. Jest on wstawał dużo wcześniej rano. Już pracował tam nad książką, a żona z nim w takim wieku, że nie było aktywności dużej zawodowej, dzieci już były odchowane. Ale kiedy żona się budziła, to on zawsze do niej przychodził do łóżka z kawą. Ona jeszcze sobie leżała w łóżku i piła kawę, on przy niej. Opowiadali sobie, co ich czeka w ciągu dnia. I to było takie ich rytuał. Poznali takie piękne małżeństwo ze Śląska, które też mieli swój rytuał, też związany z kawą, że nawet jeśli oboje idzie do pracy, to tak wcześnie wstawali, żeby po zjedzeniu śniadania jeszcze mieli czas na kubek kawy, który wypijali sobie ze sobą. Albo szli do altanki w domu, a jak nie, to sobie szli do pokoju. A potem sobie zrobili takie połączenie, zrobili sobie balkon, który też jednocześnie oszpili, także, ale mieli swoje, dzieci nie miały do tego wstępu, tak? To był ich czas. Ich, dokładnie. I wstawali wcześniej, tak? Bo zjedli śniadanie, ale to szybko siadali po śpiewku do samochodu, jeździmy do pracy. Nie, oni wstawali tak wcześniej, żeby mieć dla siebie rano czas. Powiedzieli, że wieczorem nie ma, albo wieczorem się da za późno, bo dzieci wymagają opieki.